Hejka wszystkim, mój las kurkowy, gdzie kiedyś w tamtym roku z Anią zbieraliśmy naprawdę masakryczne ilości kurek. Przyjechałem dzisiaj jest trzeci albo czwarty, już nie chcę kłamać. Przyjechałem sam, Ania w pracy. Idę poszukać cokolwiek. Patrzyłem tutaj, bo to jest jedyny odcinek, gdzie są liście dębowo-bukowe. Myślałem, że jakieś borowiki usiatkowane, ale nie ma nic. Jak do tej pory te borowiki tylko i wyłącznie występują na górzystych terenach, a tu jest bardzo, bardzo płaski teren. Dobra, co znajdę, będę nagrywał. No i pierwsze jakiekolwiek grzyby. Jakieś muchomory albo coś w tym stylu, bo mają kropki. Wiem, to nie jest wyznacznik, ale na pewno to jest jakiś muchomor. Ładny, żółty. A tutaj ten kwiatek. Wiem, to, że to jest pasożyt grzybów. Tu w tamtym roku były zawsze pierwsze kureczki. Dlatego mam włączoną kamerę i szukamy. Nie, jak nie? Tak. Popatrzcie. Kurka. Zdejmuję kosz. Kosz, jak widzicie, pusty. A tutaj pierwsza kureczka. No, słyszę, jakiś jeździ motorem. Nawet nie jedna, to była jeszcze jedna. Ktoś, ale komar mnie gryzie, przepraszam was. Zobaczcie. Dobra, słyszę, jakiś motor jedzie. Jak widzicie, te trzy kureczki. Ale tutaj mam następną. Zobaczcie. Przejdę może z tej strony, może się jakoś inaczej to uda zobaczyć. Popatrzcie. I tutaj pokazują się jednak kurki, to nie był przypadek. Popatrzcie. O. Zobaczcie, już ślimak. Jaki wielki. Zakryjemy tutaj grzybnie. Wiecie co? Ja za chwilę wyczyszczę te kurki. Te też nie czyściłem, w sumie położyłem w ten sposób. Za chwilę je wyczyszczę. Zobaczę, co to będzie. Nie chce mi się wyciągać noża. Popatrzcie, jest jeszcze jedna. Nawet nie jedna, tam są chyba dwie. To jednak nóż wyciągam i będę je czyścił. Wyciągnę tylko ładnie tą kureczkę. O, popatrzcie. Słuchajcie, jeżeli grzybni nie zakryję, to albo po prostu zapomnę. A jak nie, to zakrywam już poza kamerą. Naprawdę staram się to robić. Dobra. Wyczyszczę grzybki i szukam dalej. No i jak widzicie, ogonki obcięte. Tu mamy następne kurki. Tutaj też wyrasta. Także jeżeli ktoś nie chce oglądać o kurkach, to już radzę skończyć w tym momencie. Choć lepiej by było dla mnie, żebyście oglądali. Ale na 90% to będzie chyba tylko kurkowy wypad. Zobaczymy. Ewentualność jest taka, że jeszcze zmienię las. Dobra, wyciągam te i zbieram dalej. Zobaczcie, taki piękny las. Widać, pięknie to wygląda. Jeszcze nikogo tutaj nie było przede mną, ale nie wyrasta nic kompletnie. Tu, gdzie jest mech, no jeszcze się kurki nie przebiły. Jedyne szanse są takie, tam gdzie jest sucho. Takie właśnie placki w lesie trzeba sprawdzać. Innego wyjścia nie ma. No nie ma ich za dużo, ale powolutku coś się znajduje. Do tej pory tylko to jakieś muchomorki żółte. I kilka kurek. Żadnego innego grzyba jeszcze nie było.
szukam, za chwilę zmieniam lasek kawałek dalej, najbardziej suchy, a może i jeszcze lokalizację całkiem zmienię, zobaczymy. No i słuchajcie, no tego sobie nie mogę odmówić, zobaczcie. O, skomary od razu się pokazały. Popatrzcie, jakie piękne poziomeczki. Zobaczcie. Popatrzcie tutaj. Piękne poziomki. Także smacznego wam życzę. A ja szukam dalej. No i to jest zbiór. Tak ludzie zbierają, nie to co ja. No pięknie, 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 gratulacje. To jest ładnie, naprawdę. Będę tak do ręki, tak pokażę tylko. Zobaczcie. Tyle można nazbierać. No gratuluję. No i widzieliście, co kolega grzybiarz nazbierał. Gdzie mi do niego, ale on jest fachowcem. Ja go spotykam tutaj co roku. Starszy pan, ale miły, fajny gościu. Powiedział mi informację, przekazał, gdzie zbierać. Wiem, że tutaj już jestem po nim, ale mówi, idź, zawsze to znajdziesz. Jest i pierwsza kuleczka. Także chwilkę poszukam. Oby coś jeszcze było. Ale jestem zszokowany, no przepięknie pozbierał. No słuchajcie, znajduję pojedyncze. Jeszcze po tym panu pochodził. Ale wiem, w jakich ciężkich warunkach on tutaj chodził. Dlaczego tutaj nikt nie zbiera. Nie będę wam już pokazywał. Ten pan prosił, żeby miejsca nie zdradzać, bo jest dosyć charakterystyczne. Ale zobaczcie, jakie są piękne kurki. Jakie mają grube nóżki. Śliczne. Śliczne. Za chwilę je poobcinam tutaj. Widziałem tutaj kurkę. Tutaj są, zobaczcie. Zobaczcie. Te maluchy zostawimy. Te bierzemy. Na śliczności. Żeby noża nie zapomnieć do koszyka. Poobcinam to za chwilę. Ale muszę tutaj strasznie, strasznie powoli. Tam widzę następne. Zobaczcie, są ogonki po tym panu. Widać, że tutaj te zbierał. Ale pojedyncze jeszcze dla mnie są zostawione. Wszystkich się nigdy nie wyzbiera, pamiętajcie o tym. Szukam dalej. Wyobraźcie sobie, że przez to trzeba się przedzierać. Cały czas schylony. Uff, masakra. Na szczęście jestem popryskany. Kleszczy się nie boję. Ale komary jednak ręce i twarz tną okrutnie. Bo tego nie można było popryskać moją fermentyną. Tutaj mamy kureczki, zobaczcie. Kilka sztuk. A komary tną i to tak naprawdę mocno. O, zobaczcie. Jakie piękne kurki. Nie ma już za dużo, ale myślę, że sobie na jakąś jajecznicę z kurkami spokojnie nazbieram. Dobra, szukam dalej. Wybaczcie, że mało nagrywam, ale przejść przez te krzaki to jest mordęga. Popatrzcie, na pewno mam już na dobrą jajecznicę. Popatrzcie tutaj. A, tu maluchy, te zostawiam. Przykrywam. Tą biorę kureczkę. Tym razem będą naprawdę brudne te kurki. W domu je wszystkie ładnie wyczyszczę. Bo tutaj w tych komarach ciężko, ciężko to cokolwiek operować i nożem. Zobaczcie. Aj, nie mogę. Nie, o, i zabieram liście, widzicie? I później wszystko to jest tym. Tu jest następna, nawet dwie. Popatrzcie.
śliczne kureczki. W takich naprawdę krzaczorach trzeba zbierać. Jeszcze może 5 minut tutaj i uciekam gdziekolwiek indziej, byleby wyprostowanym chodzić. Słuchajcie, wyszedłem z tego piekła. Inaczej to nie idzie nazwać. Nie wiem, jak ten pan ponad 70 lat, jak on tam schylony cały czas chodził. Ja mam dosyć, jestem mokry cały, pogryziony przez komary, ręce i twarz. Jeżeli tu mam przyjechać, to muszę coś, co może na skórę pryskać, a nie tylko na ubranie. A teraz idę po takim pięknym lesie. Śliczny las. Jesienią to on jest pełny podgrzybków. Są tu praździwki, kozie brody, kurki. Teraz nie ma nic. Ale to normalne chyba, nie? Dobra, ludzie. Idę dalej. Tam jeszcze mam jeden taki mały lasek. Sprawdzę i będzie podsumowanie. No, wyszedłem do innego troszkę lasu. Tu kiedyś też były. Przeszedłem kawałek. I pokazało się. Coś się znalazło. Zobaczcie. Tu, ale obżarta. Pierwszy raz widzę kurkę obżartą ze ślimaka. Zobaczcie, tu jeszcze mała rośnie. Zakryjmy. Niech sobie rosną. Tu jest następna. Zobaczcie. To jest kureczka. O. Także spokojnie trzeba tutaj przejść. Taki lasek. Może z 10-15. I już będę kierował się do samochodu i do domu. Już mam na piękną jajecznicę. Piękną. Dobra, szukam dalej. Popatrzcie na to. Środek lasu. Ludzie to są świnie. Mało powiedziane świnie. Nie mam żadnego worka. Nie mam w co to pozbierać. Zobaczcie. Wszędzie. Tam jeszcze butelki. To są opakowania. Widzicie skąd. Tu jeszcze pełno butelek. Masa. I komu się chciało przywieźć do środka lasu? Co za debile idioci. Nic na to nie poradzę. Może następnym razem jakiś worek będę miał, jak tu będę. Och, i tym smutnym akcentem się z wami żegnam. Tyle nazbierałem. Do zobaczenia. Cześć.